51. nasze spotkanie dzisiaj mamy. Ostatnio była Indonezja, było Bali, była Jawa. Dzisiaj jedziemy dalej na wschód. Będę opowiadał o małych wyspach sundajskich, o wschodnich i zachodnich, a potem przeniesiemy się na Celebes. I oczywiście mam nadzieję, że to będzie tylko kolejne spotkanie o Indonezji, a czekają nas w przyszłości następne. Bo Indonezja, jak ostatnio mówiłem, jest krajem niezwykle, niezwykle bogatym kulturowo. Paręnaście tysięcy wysp, parę tysięcy z nich zamieszkałych, a dzisiaj tak naprawdę przeniesiemy się na poniżej równika, na tereny tutaj, ostatnio mieliśmy Bali, teraz polecimy samolotem na wyspę Flores. Zaraz będzie przybliżenie, to będzie lepiej widać, a stamtąd przeniesiemy się na Sulawesi Celebes. Więc tylko mały fragment, a widzicie, tutaj mamy Kalimantan, czyli indonezyjską część Borneo. Ewa kiedyś opowiadała o Sumatrze bardzo ciekawie, obiecała, że przygotuje nowe materiały na temat Celebesu. Ewa była na północy, więc będzie Manado, będzie trochę innych zupełnie materiałów. No cały czas na nas czeka Iran Jaya i tutaj ta Nowa Gwinea, część indonezyjska, Moluki. Dalej tutaj Timor Wschodni, czy wyspa Sumba, Sumbawa, jest tego cała masa. Spójrzcie na mapę. Ostatnio w zasadzie opowiadałem wam o niewielkim terenie. Tutaj mamy Bali i na zachód od Bali mamy Jawę. I no, właściwie poza takim krótkim spojrzeniem na Dżakartę, to byliśmy cały czas na wschodzie Jawy i na Bali. Dzisiaj będzie Flores, dosyć długa wyspa, jedna z takich najdłuższych w archipelagu. Następnie przez całe Flores przejedziemy tutaj na wyspy Komodo, żeby znaleźć się na końcu na wyspie Sulawesi albo Celebes. No i widzicie, ile czeka nas jeszcze więcej tutaj do eksplorowania, więc ja mam nadzieję, że jeszcze do Indonezji będę wielokrotnie wracał. Warto wspomnieć na początek o takim biologu angielskim, który nazywał się Alfred Wallace, który jakby rozwijał biologię razem równolegle z Darwinem, który na początku, w połowie XX wieku razem równolegle do Darwina doszedł do takich samych wniosków odnośnie jakby ewolucji. Potem jakby potem połączyli razem siły. I on podzielił Indonezję na dwie strefy oddziaływań jakby biologicznych, związane z historią biologiczną. Jak widzicie, tutaj jest taka, ta niebieska linia, to jest tak zwana linia Wallace'a, albo Wallace'a, nie wiem dokładnie, jak to się wymawia. I o co tutaj chodzi? Mniej więcej założenie jest takie, że po stronie wschodniej, Sulawesi, Lombok, Timur, Nowa Gwinea, Australia, mamy gatunki takie bardziej związane właśnie z florą, fauną australijską. Mamy na przykład tutaj występują eukaliptusy. Na tych wyspach występują pewne gatunki już, na przykład torbaczy, tak jak kuskus, inne takie, nie ma takiego nasilenia jak w Australii. Mamy na przykład ptaki rajskie, mamy roślinność i faunę specyficzną, taką bardziej dla tych wschodnich terenów, a z drugiej strony mamy taką bardziej typową dla Azji, czyli tu możemy mówić na przykład o większości o ssakach łożyskowych, o dziobrożcach, o wielu gatunkach, które występują właśnie mniej więcej w Indochinach. Oczywiście to wszystko jest płynne, potem to zostało zweryfikowane, dlatego że te gatunki tak naprawdę, no szczególnie ptaki, one swobodnie migrują, ale jakby tutaj też bardzo istotna rzecz, że zupełnie inni ludzie mieszkają może nie chciałbym przesadzać z tymi takimi ogólnymi stwierdzeniami, ale na wschodzie Indonezji mamy bardzo dużo ludzi pochodzenia austronezyjskiego, czyli podobnych trochę do mieszkańców Australii, Nowej Gwinei, natomiast Jawa, Borneo, Sumatra tutaj bardziej właśnie są te wpływy indochińskie, czyli tutaj mamy mieszkańcy na przykład Jawy, powiedzmy, że bardziej przypominają mieszkańców poza kontynentalnej części Indochin. Zresztą zobaczycie to na przykładzie właśnie Flores, gdzie większość ludności jest austronezyjska, mówią językami austronezyjskimi. Dobra, ale tak, żeby tutaj nie zabierać waszego czasu, jedziemy dalej. Opuszczamy wyspę Bali.
I tutaj, jak podróżujemy, no chyba tym najbardziej dogodnymi środkami transportu, czyli samolotami między wyspami, bo rejsy mogą być ciekawe, ale trwają nieraz kilkadziesiąt godzin. No to taki na przykład samolot między jedną wyspą a drugą to może lecieć 20 minut albo godzinę. Jest tam kilka takich linii lotniczych, które dosyć są niedrogie. I na przykład taki lot no Ende to zajmuje bodajże ponad godzinę z Bali. Lecimy nad kolejnymi wyspami i tutaj mijamy po drodze między innymi wulkan Sangang, który ma prawie 2000 metrów. Jeden z takich dosyć ostatnio dokazujących wulkanów indonezyjskich i między innymi jak to byłby chyba 2008 rok wybuchał, to wielka chmura poszła do całej Australii, ale zaraz obok znajduje się Tambora, jeden z najgroźniejszych właściwie wulkanów świata na wyspie Sumbawie, który w 1818, jeżeli się nie mylę, spowodował jedno z takich największych eksplozji wulkanicznych w ogóle w historii ludzkości, nie tylko Krakatau, ale Tambora no tutaj bardzo z wielką siłą poszedł w jego ślady. Krakatau wybuchł w 1883, Tambora wcześniej i wtedy na oddalonej paręset kilometrów w wyspie Bali było 20 centymetrów popiołu. Podobno jakby słup dymu wznosił się na 40 kilometrów. Było go słychać 2000 kilometrów od miejsca, od epicentrum wybuchu. Więc no to daje duże wyobrażenie tego, w jakim świecie właściwie żyją Indonezyjczycy. I ta cała linia tutaj brzegowa, gdzie pełno jest wulkanów, które mają nieustanne erupcje, no niezwykle z jednej strony powoduje, że dzięki tym erupcjom mamy bardzo żyzne gleby i tutaj się uprawia właściwie wszystko, a z drugiej strony no jednak jest ciągłym zagrożeniem. Jak wybuchł wulkan Tambora, to podobno zginęła cała ludność miejscowa, około 10 tysięcy ludzi. Kultura, plemię Tambora, to może był jakiś zespół plemion, wyginęło bezpowrotnie i antropolodzy mają po nich tylko takie niewyraźne ślady. My lecimy na Flores i pamiętam, że w związku z tym, że wulkan Rinjani na Lomboku miał małe erupcje, no to mieliśmy chyba 3 godziny oczekiwania na lotnisku na Bali, więc no z tym się musimy szykować, jak podróżujemy po Indonezji. No tutaj wybrzeże i wyspa, która się ciągnie kilkaset kilometrów, zaraz zobaczycie dokładną mapę, to będzie lepiej wam zobrazuje. Tutaj małe takie wyspy stożki wulkanów pochodzenia wulkanicznego, dlatego że to wszystko to jest zetknięcie płyn tektonicznych. To jest wulkan taki mały przy miejscowości Ende, chyba nazywa się Ia. Dosyć prosta nazwa, stratowulkan, czyli ten cały stożek powstał po wybuchu tak naprawdę, bo to jest jeden z kominów złość wulkanów i to powstało w ciągu ostatnich kilkuset lat. A na lewo od tego wulkanu mamy miejscowość Ende, drugą największą miejscowość, w zasadzie miasto na wyspie Flores. Teraz takie małe wprowadzenie tutaj do wyspy. Ona nie jest duża, bo ma może w wielkości województwa świętokrzyskiego, z tego co pamiętam, 8 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale żeby przejechać 8 tysięcy, tak, żeby przejechać z Labuan Bajo do na przykład Larantuki, gdzie była kolonia portugalska, przepraszam, dobrze mówię, tak, portugalska, bo najpierw tutaj przywędrowali, to potrzebujemy jakieś jechać kilka dni. To jest 670 kilometrów, ale niezwykle krętymi drogami. No dobry przykład jest tego, że my tutaj z Ende w zasadzie do Labuan Bajo na wschodzie jechaliśmy 3 dni. To było, no mało jest takich krętych dróg w Polsce, nie da się porównać. Natomiast taka specyfika wysp. Ludzi tu mieszka niedużo, bo w porównaniu z zaludnionym Bali, gdzie żyje kilka milionów, bodajże 5. Tutaj mamy około 2 milionów, takie dane oczywiście z Wikipedii. I my wylądowaliśmy w miejscowości Ende, która tutaj... To jest druga największa miejscowość po wyspie, po Maomere. Ja akurat, jeżeli chodzi o nazwy pochodzenia z portugalskiego, mam tutaj problemy z dokładną wymową tego. Pojechaliśmy z Ende na wulkan Kelimutu, który znajduje się może kilkadziesiąt kilometrów, to jest półtorej godziny jazdy od Ende, a następnie jechaliśmy na wschód do rejonu Manggarai przez Badziawę, przez Ruteng, żeby dojechać na koniec do miejscowości Labuan Bajo, gdzie startują rejsy na Komodo. Ale sama Flores, w przeciwieństwie do Komodo, które słynie ze smoków z Komodo, ze słynnych waranów,
jest już dużo mniej turystyczna, dużo mniej znana i pozbawiona w zasadzie bazy hotelowej, a niezwykła, zielona, piękna i taka naprawdę ma wspaniałe plaże i dla nas to była A chyba najciekawsze, o czym warto wspomnieć, to że te ludy, plemiona austronezyjskie, w których jest tutaj kilka różnych języków, którym się mówi tutaj w okolicy Badziawa zaczyna się Mangrai, to jest język Mangrai w wielu różnych odmianach. Kilka innych języków na wschodzie, to nie chciałbym się pomylić, dlatego wolę się tutaj nie kusić na wymienienie tych wszystkich nazw. Jedziemy w stronę Kelimutu, wulkanu, który nie jest wysoki, bo ma może 1700 metrów, ale przede wszystkim słynie z takich charakterystycznych kraterów z jeziorami. I tutaj obserwujemy piękną zieloną wyspę. I takie ostańce wapniowe, jakie znajdują się w zasadzie wszędzie w Indochinach, to taka specyfika tego terenu, to kiedyś wszystko było dno morza. W takich górach mamy pełno jaskiń krasowych, przepięknych. Docieramy do wulkanu Kelimutu. Na początku śpimy w wiosce Moni. Wcześniej rano startujemy na wulkan Kelimutu, żeby zobaczyć wschód słońca na nim. No i tutaj znajdują się trzy jeziora, które mają różne zabarwienie, a przynajmniej kiedyś miały, tak w założeniu, bo te barwy się zmieniają na skutek jakby tutaj erozji tego terenu i też działalności wulkanicznej. Jak zobaczymy zdjęcia sprzed 30 lat, to te jeziora miały naprawdę, tutaj jedno było turkusowe, jedno piękne niebieskie, drugie prawie czerwonawe. Te czasy już są daleko za nami, ale czekamy tutaj na tym pięknym, wielkim gmaszysku wulkanicznym na wschód słońca. Oczywiście to wszystko ma jakieś swoje legendy, bo miejscowi wierzą, że jakby te miejsca, te jeziora są miejscami, gdzie dusze wędrują po śmierci. Są dusze, gdzie są na przykład, nie pamiętam już który konkretnie, ale w jednym z tych jezior na przykład są dusze osób starszych i dzieci, w innych znowu mężczyzn, to są takie podziały. A tutaj mieszka cała taka starszyzna w tym jeziorze, właśnie plemienna. Jest kilka wersji mitu związanych z Kelimutu. To, co jest specyficzne dla Indonezji, że w zasadzie jak już mamy za sobą Jawę, mamy za sobą Yogyakartę, mamy za sobą Kawah Ijen, Bromo i Bali, no to trafiamy na zupełną inną skalę turystyki. Jakby tutaj już tych turystów naprawdę jest mało i my na przykład jak wchodziliśmy na Kelimutu, to było tam może paręnaście osób, ale to już są zupełnie inne proporcje. I tak to wygląda w zasadzie w całej Indonezji. Im dalej od tych centrów turystycznych, tym więcej przestrzeni. Tak naprawdę Indonezja z tą swoim bogactwem wysp, różnorodnością pozostaje naprawdę dzika, nieeksplorowana, mało znana turystyce. I to jest takie pokrzepiające. Tutaj znamy już te makaki. To są tak zwane makaki krabożerne albo jawajskie. Ja je pokazywałem też przy okazji, jak było nagranie o Bali. One mają takie jakby charakterystyczne brody i trochę się różnią od tych makaków indyjskich czy indochińskich, chociaż też możemy je spotkać na przykład w Indochinach. No oczywiście tutaj nauczone są przez turystów, że są dokarmiane, więc stąd ich obecność jakby zawsze przy tych takich głównych turystycznych znakach komunikacyjnych. Spójrzcie na tego pana, bo tak jak pokazywałem wam ostatnio ludzi właśnie z Jawy, z tamtych rejonów, no to oni byli ewidentnie skośnoocy. Oczywiście też mieli śniadą skórę, ale ten pan zdecydowanie, tak jak potem kolejni inni, o których wam tu przedstawię, no to dużo bardziej genetycznie z wyglądu przypominają właśnie mieszkańców Nowej Gwinei czy Australii. Lombok to głównie góry, a wyspa, która ufundowana jest na procesach wulkanicznych, gdzie głównie zajmuje się rolnictwem. Tak naprawdę mamy uprawy ryżu, ananasów, kakao, kawy. To wszystko ma się tu jak najlepiej, dlatego że nie ma jakichś specjalnych źródeł mineralnych. Dopiero ostatnio na Sumbie Indonezja odkryła nowe złoża złota i to może zmienić trochę oblicze w ogóle tych małych wysp sundajskich. Na razie takie te wyspy są takie zupełnie poza oczywiście Komodo, gdzie jadą wszyscy, są trochę zapomniane przez świat. Tam naprawdę czujemy się, jakbyśmy się trochę przenieśli do przeszłości. Piękne pola ryżowe, które tutaj mijamy, to są pola ryżowe w drodze do miejscowości Moni. I tutaj to są takie typowe krajobrazy na Flores, do tego wrócimy jeszcze potem.
też tak mi się przypomniało w tym momencie, tak zwane warungi, czyli restauracje, które polegają na tym, że na przykład rano gospodarz, czy na przykład kucharz robi wszystkie posiłki, potem je wystawia i tak naprawdę jak ktoś przychodzi do restauracji, to są wszystkie podawane na zimno. To też jest taka specyfika Indonezji. Jak przyjechaliśmy do Rende, to nie mogliśmy znaleźć żadnej knajpy oprócz warunga i to takie typowe. No to jest taki zwykły charakterystyczny dla bazara, gdzie możemy praktycznie kupić wszystko, więc tutaj tak jak na Flores, jak na Bali, czy na Jawie są supermarkety, tam mieszka bardzo dużo ludzi, tak tutaj wszystko w zasadzie jest takie ekologiczne, prosto od rolników, dlatego że tu nie ma przede wszystkim specjalnej infrastruktury. Ale co ciekawe, wyspa jest chrześcijańska i to zawdzięcza w zasadzie Portugalczykom, Holendrom, którzy Portugalczycy już na wschodzie wyspy tutaj byli na początku XVI wieku, gdzie wybudowali porty, forty obronne. Potem jeszcze potem był taki proces islamizacji na południu w XVII wieku, kiedy sułtanat z Makassaru, z wyspy Celebes, podbił tereny naokoło Ende. W związku z tym mamy też trochę muzułmanów, ale 90% wyspy to są właśnie chrześcijanie. Tutaj już na początku XVI wieku było już kolegium duchowne i ta ewangelizacja trwała nieustannie, a największy, chyba najintensywniejszy przebieg miała na początku XX wieku, kiedy już tutaj cała wyspa należała do Holendrów. Holendrzy odkupili od Portugalczyków w drugiej połowie XIX wieku jakby tutaj udziały na wyspie, no i zaczęła się ewangelizacja na dużą skalę. O tym będę mówił zaraz, bo to są niezwykłe wierzenia, bo tak naprawdę to znaczy katolik indonezyjski albo muzułmanin, to jest taka rzecz bardzo, powiedzmy, wielopoziomowa. To jest nasz przewodnik Antonio. Jakby ktoś kiedyś wybierał się sam i szukał kogoś takiego, który fajnie zorganizuje się postawa, to z całego serca polecam. Pozdrawiam też Grześka, który tutaj w zasadzie cały przejazd przez Flores spędził razem z Darkiem na dachu samochodu. To takie typowe dla Azji, tym bardziej jak jest małe samochodu, po co się tak naprawdę męczyć w środku samochodu, jak można siedzieć na dachu i podziwiać piękne widoki. Więc no, Darek i Grzesiek, pozdrawiam Was serdecznie. I no, zresztą sami zobaczcie, widzicie, jak to wygląda. Jak nie ma też, my oczywiście mieliśmy do wyboru, bo byliśmy bardziej ekskluzywnymi turystami, byliśmy siedzieć sobie w środku w busiku, ale miejscowi po prostu przy braku takim środków komunikacyjnych, po prostu wszyscy tam podróżują na dachach. Po drodze do rejonu Mangrai, tutaj docieramy do takiej pięknej, błękitnej plaży, gdzie mamy takie otoczarki właśnie, jakieś takie dużej zawartości miedzi. Proszę zobaczcie, także te plaże indonezyjskie są różne, ale no w zasadzie, gdzie byśmy nie pojechali, tam może nie jest taka no, tu nie ma białego piasku i pięknej, przejrzystej wody, ale też Flores ma dużo takich plaż. Jakbyśmy pojechali Maumere tam na północ, no to jest dużo takich właśnie plaż, o jakich marzymy. Tutaj widzimy te wszystkie takie tufowate, wulkaniczne skały, które otaczają brzegi, takie jakby małe, no to wszystko jest oczywiście rzeźbione przez fale morskie, bardzo miękkie skały i tutaj w związku z tym, że jesteśmy na chrześcijańskiej wyspie, to trafiamy bardzo szybko na bimbrownię. No ja nie pamiętam, ile to kosztowało, ale chyba jakieś za 10 zł kupiłem chyba 2 litry, ale no ciężko nam poszło tak naprawdę, taki produkt pierwszej destylacji. To nie jest tak jak na przykład alkohol na wyspach muzułmańskich, jest kupić bardzo ciężko, tak tutaj te destylarnie są taką normą, takie właśnie domowe, jak widzicie, gdzie tutaj wszystko, taki alkohol przechodzi proces fermentacji, no i możemy kupić taki kanister może za 20 zł, więc no, jak ktoś chce się upijać, to naprawdę ma takie możliwości, aczkolwiek teraz akurat piję wodę, w smaku jest no ciężko strawny. No to była ta nasza butelka, ale i tak się cieszyliśmy, dlatego że byliśmy po Jawie, gdzie alkohol był praktycznie niedostępny. Tu jest wulkan Inierie. To jest taki wulkan, który ma ponad 2000 metrów, bardzo piękny stożek, który już jest tutaj widoczny w miejscowości Mangrai, gdzie mieszkają plemiona w zasadzie niechrześcijańskie, austronezyjskie, bardzo różne. I teraz trafiamy do wioski numer 1. My tych wiosek w okolicy miejscowości Badziała widzieliśmy przynajmniej 5.
Jest to niezwykłe połączenie religii chrześcijańskiej z religiami przodków, bo tak naprawdę jakby ta część chrześcijańska to stanowi taką jakby górę, część taką nadwodną góry lodowej, a pod spodem kryją się tutaj bogate historie związane z religiami rodzimymi, tutaj z kultem przodków, z różnego rodzaju animizmami, z duchami, które są wszechobecne. To w Indonezji jest wszędzie spotykane w jakichś takich postaciach. I przede wszystkim wszędzie tutaj w Indonezji mamy do czynienia z takim bardzo bogatym kultem przodków i kultem zmarłych. To słuchajcie, jesteśmy teraz w centrum wioski. Tam są domy mieszkalne, a tutaj są takie place rytualne, place spotkań i tutaj właśnie na centrum tej wioski naokoło są domy, chowa się wszystkich zmarłych. Bardzo często w wielu kulturach chowało się pod podłogą, więc tak to wygląda. Obok zaraz mamy ołtarz taki związany ze starszymi religiami, zanim tu pewnie przywędrowało chrześcijaństwo, na którym podczas festiwali składa się ofiary ze zwierząt wszelkich, więc pytanie, jak naprawdę wygląda to chrześcijaństwo? Dosyć kolorowo, bym tak powiedział. No widzicie, tutaj jest dom, akurat tutaj pani wystawiła taki sklepik, bo tam czasami zajeżdżają turyści, nie ma ich co prawda wielu, ale tutaj już można piękne karty sprzedawać, które są specyficzne oczywiście dla każdego rejonu, dla każdego miejsca. Więc no, tutaj sobie mieszka rodzina, a zaraz obok leży babcia, dziadek i tak naprawdę to jakby powoduje, że ich obecność jest taka stała w ich życiu, bo mieszkańcy bardzo wielu rejonów Indonezji wierzą w to, że zmarli jakby w jakiś sposób wracają cały czas do naszego życia i w nim uczestniczą. To jest ten ołtarz, który jeszcze zachował swoje takie rytualne, powiedzmy, zastosowanie z czasów przedchrześcijańskich. No i mieszkańcy właśnie, tak jak mówiłem, bardziej, chociaż ta dziewczynka ma takie już skośnawe oczy, dlatego że mimo wszystko dochodzi do wielkiego miksu jednak tych genów, ale ta pani właśnie, mieszkańcy Australii mają inną urodę, oni tutaj, ja myślę, że na skutek jednak takiego zmieszania się genów tutaj zachodnich ze wschodnimi, to oni są tacy bardziej takie drobnej postury, mało tutaj jest ludzi takiego naprawdę okazałego wzrostu. No ta dziewczynka już jest taka bardziej skośnooka, jak widzicie. Także to jest taki nieprawdopodobny też miks genetyczny. No ja chciałem wam tylko pokazać parę zdjęć właśnie z tych wiosek, żebyście widzieli, jak wyglądają mieszkańcy wiosek. A tutaj są takie charakterystyczne, specjalne budowle sakralne, które odnoszą się do kultu przodków. Właśnie to jest tak zwane nadu i to są jakby symbole męskich przodków, ewidentnie kształt tutaj no, faliczny. Natomiast kolejne tutaj są związane właśnie z przodkami żeńskimi. To się nazywa bhaga, to jest taki mały domek dla duchów, gdzie tam się zostawia różnego rodzaju ofiary. To jest takie typowe jakby karmienie, dbanie o duchy. To jest takie bardzo typowe. No piękny wulkan nad nami, ponad 2000 metrów. Szkoda, że w chmurach częściowo. Te wioski są położone w takim właśnie fantastycznym, zielonym otoczeniu. No i tutaj jest, tutaj jak widzicie, wszystko tutaj, życie jest bardzo tradycyjne. Nowoczesność tutaj no, postawiła małe kroki zaledwie. I tutaj mamy te ikaty, gdzie tutaj panie szykują wszystko tradycyjnymi metodami, tak jak kiedyś robiło się na krosnach, robi się tak samo. A tutaj są babcie takie nasze, które spotkaliśmy, które zażywają betel. To są pojemniki z węglanem wapna, tam są oczywiście pewnie orzechy, raki, tytoń. I to jest babcia, to patrzy takim srogim wzrokiem, to ona tutaj, te babcie uwielbiają betel, mają charakterystyczne czerwone usta. Ta pani tutaj się chwaliła, że ma 95 lat, więc no to jest... Tutaj ładnie zapozowała do zdjęcia. Ogólnie mogę powiedzieć, że jest tam przyjaźnie. Ludzie są tacy, takie cieplej, ciepło mają takie podejście do... Nie, no oczywiście wiadomo, że kiedyś czasami rusza armia turystów z aparatami, to może być irytujące, ale jakby bardzo łagodnie to znoszą. To jest chyba taka najsłynniejsza wioska, chociaż nazywa się Bena, charakterystyczna przede wszystkim ze względu na tą swoją taką postać. Po drugiej stronie też są domy, a widzicie tutaj po środku są te właśnie charakterystyczne sakralne przedstawienia, czyli tutaj mamy te poświęcone
poświęcone właśnie przodkom żeńskim i męskim. Jakby cała wioska jest z tym związana. Więc tutaj my, no i tak sobie wędrujemy, spacerujemy. To jest trochę, tutaj się można poczuć trochę lepiej niż na przykład w niektórych miejscach w Afryce czy w Etiopii, gdzie trochę ja miałem wrażenie, że tam się czuję, jakbym wchodził do jakiegoś takiego, no nie wiem, no krępujące było dla mnie fotografowanie ludzi. No tutaj bardzo łatwo wchodzi się w relacje, a ja z tym moim skromnym indonezyjskim dosyć fajnie tutaj to szło i można było naprawdę, można było zagadać i to no, większość turystów nie kwapi się, żeby nauczyć się chociażby paru słów po Bahasa, mimo tego, że oczywiście oni mają tu własny język Mangrai, no to większość, zdecydowana większość mówi właśnie po indonezyjsku. Kolejne wioski odwiedzamy i tu mamy właśnie ten ołtarz poświęcony, megalityczny, poświęcony przodkom i prawdopodobnie kiedyś, jak ktoś umierał, no to właśnie stawiano taki obelisk, podobne rytuały mamy w całej Indonezji. Więc jeszcze kilka takich tutaj spojrzeń na wioskę, która, no tutaj przyszliśmy, to ładnie było widać góry, a minęła godzina dwie i zaraz wszystko było zasnute już chmurami. Jedziemy dalej, jedziemy do miejscowości Ruteng, mijamy pola ryżowe, takie łagodne, przyjemne, zielone krajobrazy. Jedyny hotel w Ruteng to jest FX72, tutaj udało mi się zrobić rezerwację, zresztą to było fajne miejsce i tam mieliśmy taką dosyć miłą imprezę integracyjną. No, a okolice są takie właśnie, jak tu widać na zdjęciach, czyli pola ryżowe, wszędzie pełno zieleni i no wystarczy tak naprawdę. Nie ma takiej cywilizacji, takiej jak na przykład podróżowaliśmy po Jawie, to tam wszędzie są ludzie, wszędzie jest cywilizacja, wszędzie są śmieci, zatłoczone drogi, to tutaj naprawdę odpoczywa się od tego zgiełku i harmidru. Oczywiście bananowce i tutaj no przede wszystkim ten ryż jest takim główną rzeczą, która się uprawia. Także tutaj jeszcze kilka zdjęć naokoło Rutengu i zaraz przenosimy się do wioski. Oczywiście w centrum jest co? Kościół. Na mszy wszyscy pięknie, byliśmy w kościele w środku, wszyscy pięknie ubrani, naprawdę świetna atmosfera, wszystko czyste, aż lśni. To takie naprawdę, no, takie trochę szokujące, jak się jedzie przez dżunglę, tu się widzi jakieś groby starożytnych przodków i nagle trafiamy do po prostu takiego ładnego kościoła. To są charakterystyczne chaty plemion z Ruteng. Takie właśnie okrągłe i tam jeszcze mamy takich kilka miejsc do zobaczenia, jak będziemy następnym razem, to myślę, że tą Indonezję zobaczymy lepiej. No i tutaj jesteśmy w wiosce, to jest nasz przewodnik Antonio, zaraz Antonio zabierze nas do swojego domu, zobaczycie rodzinę Antonio, jak sobie fajnie mieszkają, no i widzicie, jak ci ludzie wyglądają, to zdecydowanie nie są Chińczycy. Cmentarz, no chyba też taki typowy dla Azji czy Afryki, właśnie zrobiony z płytek, takich u nas nie oświadczymy. A to pozostałości pod starych starych murach obronnych, bo te różne królestwa, te różne takie po prostu tutaj organizacje społeczne, które tu funkcjonowały, pozostawiły za sobą w zasadzie całą masę takich artefaktów, skamielin, menhirów, starych obiektów. Także wszystko jest to usiane takimi gdzieś tam się łączy z bardzo dawną historią. Co jest ważne, że zaraz będę opowiadał o historii ludzkości na tych terenach, ale na razie zabiorę Was jeszcze na chwilę na market, gdzie tutaj mamy jakieś ziarna dyni, to być może jest maniok, tam chyba jakiś pieprz, tutaj fermentuje soja, tutaj mamy tytoń, który jest powszechnie palony tam, który jest używany właśnie do betelu, jak się bierze orzechy araki, to właśnie dosypuje się tytoniu. Maczety, bo bez tego tutaj się nie funkcjonuje, więc ja mam tych maczet kilka przywiezionych z Indonezji. Papryczki bardzo ostre. Tutaj mamy też, nie pamiętam, czy to jest taki szpinak wodny, a to jest, kurczę, w tym momencie już mi wyleciało z głowy, wybaczcie. Tofu jest, tofu i takie przetwory sojowe są powszechnie używane w całej Indonezji. Ja ostatnio opowiadałem o tempeh. I tutaj to wszystko fermentuje i dochodzi do smaku. Oczywiście cała masa kiełków, co też jest ciekawe. A tutaj mamy akurat ziarna kakao. Tutaj byliśmy w takiej fabryce, gdzie branży się kakao. Tutaj głównie tym się zajmują właśnie, tam się zajmowały kobiety, które w tym całym procesie jakby biorą udział. 8 rodzajów bananów albo więcej. Tutaj mamy
bazar rybny, bo jednak Flores oprócz tego, że są te wszystkie uprawy, no to jest wyspą rybaków. Wszędzie naokoło jest morze, więc tutaj tak naprawdę wszędzie możemy zjeść dobrą rybę. No i oczywiście nasze biedne kurczaki i kury, które są tutaj chyba, no, które są wszechobecne na całym świecie. No i tak to wygląda. Trafiamy dalej, jedziemy, opuszczamy Ruteng, jedziemy przez... To jest takie pole nazwane Linco. Kiedyś tak wyglądało więcej pól ryżowych na Flores. I to jakby to jest taki... całym takim zarządzaniem tego, jak ma wyglądać to Linco, tutaj jakby to jest taka praca, która łączy całe wsie społeczności, dlatego że te pola muszą być odpowiednio zmeliorowane, tu jakby w odpowiedniej porze roku. I co jest takie charakterystyczne, też w tej wodzie tutaj, która zalega, hoduje się ryby. I jakbyśmy przyjechali tutaj w porze deszczowej, to wszystko by było skąpane w wodzie. Natomiast my przyjechaliśmy już w takim porze suchej, gdzie tak naprawdę tutaj jest woda w centrum i tam po prostu te ryby w ciągu całego okresu rocznego sobie dorastają, a potem są odławiane. To też jest bardzo ciekawe. I no takich charakterystycznych pól ryżowych to nie zobaczymy zbyt wiele na świecie. To są takie już chyba reliktowe i to jest takie typowe dla Flores, więc te Linco są tam jeszcze cały czas praktykowane. O, tutaj jest dobre, lepsze zdjęcie, zbliżenie. Tu widać, że ta woda tutaj już wszędzie odpłynęła i w centrum są ryby. A tutaj jesteśmy koło domu, budującego się domu Antonio. I tutaj na pierwszym planie żona Antonio z dzieckiem. Także zostaliśmy bardzo fajnie przyjęci. To są takie miłe, lokalne akcenty. Także nikt na nas nie patrzy spod łba, w cudzysłowie, tylko po prostu no, wywołujemy takie po prostu szczere, fajne reakcje, bo z tym bardzo różnie bywa na świecie. I tutaj na przykład no było, to jest właśnie młoda żona Antonio, a tutaj doszło do takiego bratania się mieszkańców Flores tutaj z naszymi chłopakami. Także tutaj nasza misja polska zrobiła sobie potem zdjęcia, a tutaj Antonio, tutaj posiedzieliśmy z 2 godziny, jedziemy dalej przez pola ryżu do Labuan Bajo i zaraz będą zaczynały się wyspy Komodo. Aczkolwiek zanim do nich dojdziemy, to ja chciałem jeszcze tutaj pokazać Wam takie stworzenie, które jest rekonstrukcją tak zwanego Homo floresiensis. Jeszcze parędziesiąt tysięcy lat temu na wyspie Flores żyły, być może to byli przodkowie Homo erectus, z którego potem powstał człowiek, ale zupełnie inni ludzie. Jeszcze do niedawna antropolodzy do 2016 roku twierdzili, że Homo floresiensis wymarł dopiero paręnaście tysięcy lat temu. Najnowsze odkrycia jednak potwierdziły, że te ostatnie egzemplarze takiego gatunku, bo wiecie, na przykład Neandertalczyk był dosyć zbliżony jednak do Homo sapiens, a te gatunki, które wywodziły się wcześniej od Homo erectus, to jest zupełnie jakby inny stopień zróżnicowania mózgu i tak dalej. I ci ludzie przede wszystkim cechą charakterystyczną było to, że byli mali, bo mieli metr wzrostu, także niektórzy mówią o nich hobbici z Flores. I w ogóle to zjawisko takiego karłowacenia gatunków jest specyficzne dla całej wyspy, bo tutaj na przykład były słonie, które były 2 razy mniejsze od swoich krewniaków, które żyją na przykład w Indochinach. Były małe nosorożce, ale no to jest to Homo floresiensis, rekonstrukcja. A sami miejscowi powtarzają cały czas legendy właśnie o tych ludziach, którzy kiedyś tu żyli, także nie wiadomo, czy jakieś egzemplarze Homo erectus, w cudzysłowie, tak naprawdę nie zginęły dopiero w ostatnich setkach lat. Możemy sobie tu spekulować na ten temat. Ale takie opowieści lokalnych na temat małych ludzi były jeszcze powtarzane w XIX wieku i nawet bodajże w XX. Jesteśmy w Labuan Bajo, zjedliśmy pyszną rybę, wyruszamy na rejs, mamy statek, który Wam zaraz pokażę. Płyniemy na wyspy Komodo, odwiedzimy wyspę Rinca i odwiedzimy wyspę Komodo. Jesteśmy w Parku Narodowym. Tutaj akurat wszystko musi być dokładnie zorganizowane. Tutaj jeszcze tylko rzut okiem na tą miejscowość turystyczną małą Labuan Bajo, główną bazę wypadową do Komodo. Stąd wylatują samoloty, więc jest to tutaj już mamy dużo więcej turystów, ale nie jest to bynajmniej Zatoka Halong w Wietnamie, ale
To jest nasza łódź. I to było bardzo komfortowe, bo mieliśmy kajoty w środku, ale tak i tak większość z nas spała na materacach tutaj na górze. Więc to naprawdę jest taki bardzo ekskluzywny sposób podróżowania. Na tych łodziach mieliśmy swoich. Tutaj tak bardzo po VIP-owsku sobie podróżowaliśmy, dostawaliśmy jedzenie, całe wszystko było jakby wykupione, zorganizowane, bo to jest jedyny sposób, żeby tam naprawdę poznawać wyspy Komodo. I tu jest mapka, Labuan Bajo, Flores, startujemy i gdzieś tak mniej więcej jak ta niebieska przerywana linia. Najpierw płynęliśmy do Rinki, tutaj południe. I tutaj do bazy na Rince. Rinka została otwarta dopiero na turystów paręnaście lat temu. Wcześniej była zamkniętą rezerwatą, a potem płyniemy na wyspy Padar, płyniemy na Komodo i tutaj spędzamy czas. A oprócz tego byliśmy tutaj na tych małych wyspach, mieliśmy kilka takich epizodów, jak na przykład nurkowanie z maską, bardzo piękne plaże, małe jaskinie. Tutaj mamy wyspę Rinka, także widzicie, jak to wygląda. Te rejony są w ogóle najbardziej suche w całej Indonezji. Tutaj jakby na skutek tego, że znajdują się właśnie pomiędzy wyspami, to te wyspy Flores, Sumbawa zatrzymują i duże i wysokie góry, wulkany zatrzymują krocie potencjalnego deszczu, więc jest taki bardzo taki sawannowy krajobraz tak naprawdę. Mamy tutaj palmę zwaną lontar, palmę wachlarzową, nie ma za wiele gatunków roślin. Tutaj dopływamy do Rinki. I tutaj będzie nasz taki pierwszy spacer właśnie po tych wzgórzach. Także Salamat Jalan to jest takie powitanie indonezyjskie. No oczywiście warany z Komodo, czyli smoki Komodo, to jest podstawa. Jeszcze innymi zwierzętami, które tutaj możemy spotkać, są na przykład sambary sundajskie. Jeżeli się nie mylę, to taki mały rodzaj jeleniowaty. Sambary żyją w różnych rejonach Azji Południowej. Wspaniałe wielkie drzewa, które tutaj, fikusy, inne gatunki, które tutaj znamy już dobrze z całych Indochin. I tutaj nasz przewodnik nam pokazuje, że tutaj był taki byk, którego zjadł waran. Jak to jest z tymi waranami, to zaraz wam przekażę parę informacji. Tutaj i właśnie, bo szukamy generalnie waranów. Populacje waranów na wyspach Komodo, Rinka, po części Flores szacuje się na takich osobników. Nie wiem na jakiej zasadzie, bo takich dużych to jest około 6 tysięcy, kiedyś były 3. Więc ta populacja wzrosła. One są w różnych odmianach. To są gatunki endemiczne. Warany potrafią osiągać wzrost, a to może najpierw jeszcze pokażę wam trochę linki i tych krajobrazów. Palmy lontar. Mieliśmy taki, oczywiście każdy miał ze sobą kij. Tutaj specjalnie tak przewodnicy robią taką atmosferę strachu, żeby ktoś nie wszedł na warana, albo tak naprawdę warany są leniwe przez większość czasu, one polują i potrafią wbrew takim, większość tych dużych waranów tak naprawdę, które widzieliśmy, to były koło kuchni w Komodo, na wyspie Komodo i na wyspie Rinka. Warany mogą mieć nawet 90 kilo, potrafią biegać 20 kilometrów na godzinę, więc prawie jak człowiek. Niektóre gatunki, można powiedzieć, że mają, wytwarzają jakby w ich szczękach jest pewien rodzaj jadu, natomiast te warany z Komodo mają taką florę bakteryjną, kilkudziesięciu bakterii, że jak na przykład kogoś ugryzie waran, to potem zdaje się od razu bardzo ciężka infekcja i takie zwierzę, które może być kilka razy większe od warana, mimo tego, że waran nie jest w stanie go jakby zabić bezpośrednio, no to potem tak naprawdę mija doba, mija paręnaście, parędziesiąt godzin i takie zwierzę po prostu pada, a waran wtedy spokojnie już zajmuje się konsumpcją, więc są różne historie. Gdzieś tam kiedyś, dawno temu, ktoś tam się wspomina o jakichś zaginionych ludziach, ale generalnie takich przypadków raczej nie ma. O, takich najwięcej małych waranów widzieliśmy, a tu są te warany takie większe koło kuchni, które tutaj, te młode są takie bardziej pełne życia, te starsze to już są takie ewidentne, już takie za dobrze odżywione i tutaj właśnie czekają chyba na porę obiadową, ale tutaj jest takie, co jest charakterystyczne. Warany robią takie gniazda i co roku praktycznie mogą tutaj znosić takie jaja. Te jaja są duże, bo mają parę centymetrów, prawie 10 centymetrów, czy nawet 11 wielkości. Z nich się wylęgają takie małe warany 40 centymetrów. Tych jaj nie jest dużo, bo to jest jakby kilkanaście, kilkadziesiąt. No i tak naprawdę te warany, to już było, warany polują. I tylko odbywa się to w taki sposób bardziej skomplikowany.
No i oczywiście tutaj naokoło mamy rangerów, którzy, takich strażników, którzy pilnują, żebyśmy do baranów za dużo nie podchodzili. Trzeba trzymać ten dystans paru metrów, dlatego że taki waran nie wiadomo jak może zareagować. I to są te wszystkie, co jeszcze, jakieś takie fakty na temat życia waranów, niech sobie przypomnę. No właśnie ta flora bakteryjna, oczywiście jest bardzo dużo różnych krewniaków na wyspach, ale to są różne takie odmiany. I one tutaj świetnie czują się w takim sawannowym, suchym klimacie. Także to są, także on sobie te leży, warany prowadzą tryb życia dzienny, w nocy raczej zagrzebują się w jamach, także dużo przeciwieństwo do wielu innych gatunków gadów, które są aktywne bardziej wieczorami. One mają grubą skórę i to nie przeszkadza. Tutaj mamy wyspę Komodo, która jest wzniesienia po prawie 600 metrów, także mamy tutaj całkiem spore góry i płyniemy sobie pośród tych właściwie górsko-wyspowych krajobrazów, płyniemy sobie na wypoczynek, na plażowanie, śpimy na łodzi. Tutaj oczywiście, jak to w zwyczaju takich wycieczek, podpływa sklep z produktami. No i my sobie tutaj po prostu kontemplujemy, jest miło, jest przyjemnie. Takie epizody, wycieczki 2-3-dniowe, to zawsze coś jest takiego, to jest takie miłe odreagowanie, czas, cisza i spokój. A poza tym tutaj jest akurat Merach, to jest taka plaża czerwona, gdzie tutaj sobie odpoczywamy i snorklujemy z maskami, no to też są takie miłe chwile, no widzicie, że są piękne plaże. Tutaj, no to Komodo jest takie po prostu miłe, relaksujące i fajne. No oczywiście można tutaj się ostro opalać. Jeszcze tutaj parę widoków tych pięknych plaż i trochę jeszcze zdjęć podwodnych. Które z tych zdjęć mogą być zrobione przez Mirka, także pozdrawiam Mirka. Tutaj Mirek mnie użyczył, to chyba jeszcze robiłem ja. Natomiast dalej będą inne. Mówi się o 28 rodzajach rafy koralowej, o tysiącu gatunków ryb, także tutaj podobno ta rafa się odradza, ma się coraz lepiej, w przeciwieństwie do wielu rejonów świata, no tutaj nie było widać takich fragmentów takiej umarłej rafy na Komodo, to było takie pokrzepiające. Oczywiście różne rodzaje ryb, grupery, snapery, to można tutaj, to już wymaga odpowiednich oddzielnych studiów. Tutaj były też żółwie, mamy kilka gatunków żółwi, szynkretowe czy zielone, a tutaj mamy manty, też bardzo ciekawe ryby, które należą do chrząstno-szkieletowych ryb, tak samo jak i na przykład rekiny. Manty mogą, słuchajcie, mieć nawet, nie chciałbym przesadzić, taka manta może ważyć około 3 ton i bodajże może mieć rozpiętość płetw chyba 6 metrów. Więc potrafią być olbrzymie. One zazwyczaj żyją parami albo pojedyncze osobniki. Tu widzicie takie charakterystyczne płetwy, które służą temu, żeby jakby ten cały plankton i tą całą drobnicę wodną zagarniać do takiej olbrzymiej paszczy. Proszę zobaczyć, takie tutaj mieliśmy okazję przeżyć kąpiele z mantami. Te manty były takie, no wiem, mogły mieć ponad 2 metry akurat te swoje rozpiętość. Niektóre manty są, nie, są niektóre płaszczki są niebezpieczne, mają te wszystkie takie jakby kostne zakończenie ogona, ale te akurat są takie jedne z bardziej spokojnych zwierząt morskich i one też odżywiają się małymi rybami. To wszystko się dzieje w takim procesie filtracji. No więc bardzo fajny, relaksujący czas. Zabieram Was teraz na Sulawesi. Zobaczymy konkretnie krainę Pana Poradzia. O innych miejscowościach na Sulawesi będzie Wam opowiadała Ewa Kucińska, która była na północy Manado, Palau. Wyspa ma wielkość prawie że Polski tak naprawdę, bo ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie jest wyspą pochodzenia wulkanicznego, powstała na skutek tutaj ruchów tektonicznych. Jakby jesteśmy bardziej na północy i tutaj mówi się 40 językami. Tak naprawdę do dzisiaj jest niezwykle dziką wyspą, bo poza tą najbardziej zaludnioną
zaludnionym południem, tutaj Makassar i tutaj jeszcze tutaj Tanatoradzia, to w zasadzie to są tereny zupełnie dzikie, jest bardzo mało ludzi, które mi się marzą, żeby kiedyś zobaczyć. Tutaj właśnie są wyspy Togian, gdzie są słynni nurkowie, którzy tam jakby dopracowali, te plemiona, które tu mieszkają, dopracowali taką zdolność do nurkowania na duże głębokości do perfekcji, no to tutaj to będzie temat Ewy. Ja natomiast opowiem Wam dzisiaj o krainie Tanatoradzia. Zaczniemy krótko od Makassaru. Samo miasto, ja z niego uciekałem, bo po takich bardzo intensywnych przeobrażeniach no mało mam w sobie takich atrakcji, jest mało estetyczne. To jest taki wielki moloch indonezyjski, który znajduje się na południu, wielki port. Tutaj żyją tak zwani bungisi, którzy przywędrowali tutaj może około 1000 lat temu. W opracowaniach natknąłem się na informację, że lud pochodzenia mongolskiego, co dokładnie nie rozumiem, jakiś azjatycki. No i tutaj, jak pokazywałem Wam Dżakartę, te wielkie drewniane statki, to właśnie budowane są tutaj w Makassar przez bungisów. W ciągu setek lat Makassar przechodził z rąk do rąk, bo w zasadzie zanim go zdobyli Holendrzy, no to jeszcze w XVI wieku należał do sultanatu tutaj, tak zwanego Goa, który tutaj wybudował pierwszą taką twierdzę, a potem ta twierdza została wykorzystana jako fundament do twierdzy holenderskiej, tak zwanego Nowego Rotterdamu. To jest taki bardzo typowy przykład twierdzy. Ja tylko chciałem tylko holenderskiej. W samym centrum jest kościół i takie zabudowania gospodarcze, a reszta to są takie mury naokoło, to jest jedna wielka fortyfikacja. Więc no Holendrzy tutaj oczywiście jak wszędzie w Indonezji, prawie wszędzie w Indonezji, no położyli swoje łapy na tym terenie. A tak samo jak i Flores, tak samo Celebes, jakby na pewno tutaj były hominidy różnego rodzaju, na pewno tutaj różne historyczne, od paru dziesięciu tysięcy lat byli tutaj ludzie i spotykamy jakieś różne dziwne takie przedstawienia wyryte w skałach, jakby no możemy tylko sobie pobudzać swoją wyobraźnię, obserwując te relikty. To jest taki strój kobiety bungiskiej, czyli bungisi muzułmanie zamieszkujący południe. No, mówi się o tym, że tutaj dochodzi do takiej radykalizacji trochę muzułmańskiej, dlatego że tutaj Al-Qaida między innymi funkcjonuje w tych rejonach. No na pewno jest to jeden z takich, oprócz Acehu, taki jeden z bardziej, powiedzmy, fundamentalnych miejsc w Indonezji, ale to w zasadzie miasto, a to się bardzo szybko się kończy. No ale tutaj, no to są takie typowe stroje właśnie tutaj kobiet, także nie zakrywa się twarzy, ale zakrywa się właśnie włosy. A jedziemy na północ. Tutaj bardzo taki mały, miły epizod nas spotkał, bo tutaj moja żona trochę zasłabła i potrzebowała bardzo pilnie coś zjeść. I tutaj poszliśmy do wioski i za pomocą tego mojego byle jakiego indonezyjskiego, ja tam po prostu przedstawiłem całą sytuację, że moja żona po prostu, wszystkie kobiety się przestraszyły, że ona jest w ciąży i zaczęły wyciągać jakieś swoje jedzenie. Oczywiście najpierw przyniosły mięso, bo musieliśmy wytłumaczyć, że nie mamy mięsa. Wiem, że tutaj Agnieszka po prostu wzruszona tą taką ofiarnością, pomocą, bo to była jakaś tam stacja w ogóle przy drodze, no to po prostu aż się popłakała. No to było niezwykłe. A ja Was teraz zabieram do krainy Tanatoradzia, do krainy niezwykłej, do krainy, gdzie znowu spotykamy chrześcijan, ale jakich. Stolica Tanatoradzia to jest Rantypało, a taka rządowa stolica to jest Mekele. To jest taki rejon, który... No w zasadzie to jest kilka takich naszych powiatów. Na północy mamy góry, które wznoszą się ponad 2000 metrów. Wszędzie naokoło Rantypało są góry, także w zasadzie cała cywilizacja zamieszkuje doliny górskie. Tak zwani Toradziowie, którzy przywędrowali tutaj, mają takie legendy, 25 pokoleń temu przywędrowali, byli ludem kiedyś wyspiarskim, który na skutek historii, no takimi to teraz znamy tylko mity, musiał uciekać, jakby wędrować i tutaj cały ród Tanatoradzia osad zamieszkał właściwie w centralnym Celebesie, gdzie nie ma w ogóle żadnego morza, oni nie mają dostępu do morza i zaczął po prostu uprawiać, ci ludzie zaczęli uprawiać ryż, zaczęli żyć. Lud, który kiedyś był prawdopodobnie morski, zaczął żyć na lądzie. I tutaj właśnie mamy uprawy ryżu, różnych owoców. Ja tutaj spędziłem prawie 2 tygodnie, bo najpierw pojechałem na ponad 10 dni. Jakby zrobić taką małą eksplorację, ja też chciałem Tanatoradzia jakby poznać lepiej.
I dzięki temu naprawdę widziałem wiele miejsc tam różnych ciekawych, do których normalnie w ciągu 3 dni nie ma czasu dotrzeć, więc tutaj przede wszystkim jest dużo rzeczy charakterystycznych, o których Wam będę teraz opowiadał, związanych z Torajami. To jest raz ich miejsca, wioski, w jakich mieszkają, które nawiązują do ich takich, do mitologicznej przeszłości. Też w tych poematach, które wyśpiewają w kulturze, właśnie jest mowa cały czas o łodziach, że domy są jakby łodziami. I to są tak zwane, to jest akurat taka wioska, powiedzmy, jedna z takich najbardziej takich turystycznie reprezentowanych. Ale taki główny dom, który znajduje się, zazwyczaj wioska to jest kilka rodzin, które mają na samym centrum tak zwany tonan. To jest taki jakby dom, największa łódź, który dom pełni takie specjalne, jakby takie założenia, spełni funkcje rytualne, gdzie po prostu nieraz, jak przyjeżdżają goście, to się przyjmuje, gdzie odprawiane są ceremonie, gdzie jakby wszystko związane z pogrzebem też się dzieje. To jest taka typowa wioska właśnie, która składa się z takich łodzi. Tu widzicie, już mamy kościół, ale no zaraz zobaczycie, jak z tą religią chrześcijańską to wygląda. No więc po 2 tygodniach eksplorowania po prostu widziałem takich wiosek bardzo dużo. One są niezwykle piękne, malownicze. Do większości z nich trzeba iść na piechotę, bo nie ma dojazdu, bo to są takie po prostu drogi po prostu, gdzie najlepiej chyba jechać na bawole. Drugą taką cechą charakterystyczną, związaną z krwawymi obrzędami religijnymi, jest jakby kult bawołów. Wszędzie tu hoduje się bawoły wodne przede wszystkim, które tutaj na Torajach mają specjalne znaczenie, bo one biorą udział w takich tych olbrzymich, masowych, spektakularnych pogrzebach, w tak zwanym procesie pui, a puja to jest przejście ducha zmarłego na tamten świat. I funkcją bawołów jest przeniesienie ducha zmarłego właśnie za światy. To jest wszystko takie bardzo skomplikowane obrzędowo. W każdym razie te bawoły mają bardzo dobre życie, bo otoczone są troską. No dopóki nie przychodzi do rytuałów, dopóki nie dochodzi do pogrzebów, gdzie często są masowo zabijane, w zależności od statusu materialnego. Na takim pogrzebie zabija się jednego bawoła, albo nawet 100, jak ktoś jest bogaty. No u nas to wszystko się dzieje w fabrykach, więc jest to taka jednak trochę sprawiedliwość. Ja tutaj byłem na bazarach i dowiadywałem się, jakie są ceny bawołów. Są bardzo różne. Bo na przykład takie najdroższe bawoły to są właśnie takie, które mają takie białe zabarwienia skóry, takie łaciate. Najdroższe z droższych to są te białe, które mogą tak naprawdę kosztować jakieś, nie chciałbym przesadzić, ale paręset tysięcy złotych może taki bawoł kosztować, taki naprawdę albinos piękny, rosły. Ten kosztował chyba jakieś parędziesiąt tysięcy złotych, z tego co się. Takie zwykłe bawoły, najtańsze kosztują na przykład już około 1000, 2000, więc wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki to jest gatunek bawołu, jaki Toradziowie mają na tym punkcie obsesję. To jest jakby częścią taką też nieodłączną ich kultury od wieków. I ten na przykład to jest jeden z takich najcenniejszych. Te białe bawoły to naprawdę świadczą o takim wysokim statusie materialnym. I tutaj oprócz tego handluje się też innymi zwierzętami. No tutaj mamy, widzicie, jakie piękne te bawoły wodne potrafią mieć wielkie rogi i bardzo często potem te rogi są wykorzystywane jako taki rodzaj jakby pochwy na miecze, takiej w Birmie i w tych krajach, a tu jest już tak, to jest akurat sztuczny bawoł. No właśnie takie sztuki są najbardziej cenione, te białe, te wielkie. No a bawoły to, dopóki nie przyjdzie na nie czas, to sobie żyją tam bardzo fajnie, bo to jest dokładnie ich klimat, jest ciepło, jest dużo błota, jest dużo wody. Więc kąpią się w rzekach i jak gdziekolwiek się ruszymy, to każda wioska ma swoje bawoły. Proszę zobaczyć, tu taki cenny egzemplarz, na pewno warty jest, no podejrzewam, że może być warty dobre mieszkanie w Polsce, w centrum Warszawy. To czego nie lubię i takich rzeczy uciekam, to wszędzie w Indochinach jest to zamiłowanie do walk kogutów. I oni mają tutaj, mężczyźni mają obsesję na tym punkcie. To jest taki rodzaj ich hazardu, gdzie po prostu spotykają się w takich specjalnie przeznaczonych domach i dochodzi do tych okrutnych walk. No ja tutaj tylko zrobiłem takich parę zdjęć na bazarach, bo takie najbardziej wojownicze koguty oczywiście są warte, mogą być warte nawet paręset dolarów albo parę tysięcy. Więc to tylko tak chciałem pokazać, że to jest taki jeden z elementów, jakby taki obecny w tamtych rejonach. No i dochodzimy do ceremonii pogrzebowych. To jest takie chyba
najbardziej charakterystyczne dla tego ludu, aczkolwiek mamy całą masę różnych rytuałów. Głównie mówi się o tych pogrzebach, bo są przede wszystkim krwawe i spektakularne. Natomiast mamy też inne rytuały, bo potem, aczkolwiek też mocno jakby tam powiedzieć, zalewane krwią. Mamy dwa rodzaje rytuałów. Mamy rytuały jakby zachodu słońca i wschodu słońca. Rytuały zachodu słońca to są te właśnie związane ze zmarłymi, z kultem zmarłych. Ale mamy te wschodu, czyli to jest narodziny dzieci, śluby, wesela, wybudowanie nowego domu. To wam potem pokażę. Na takich ucztach pogrzebowych jest w zasadzie każdy mile widziany. To trzeba przynieść jakiś prezent. Na przykład przywoziliśmy jakieś kartony papierosów i tego rodzaju, a niektórzy tam na przykład przywożą jakieś kury albo zwierzęta, które mają być złożone w ofierze. To są bardzo, ja o tym wszystkim dużo by można opowiadać. I tutaj słuchajcie, jak to wygląda w praktyce. Zmarły czeka na swój pogrzeb nieraz parę miesięcy, albo nawet może czekać parę dziesiąt lat. Dlatego, że pogrzeby są niezwykle kosztowne. Żeby zrobić taki pogrzeb, to potrzebujemy nieraz wybudować całą wioskę. Tutaj praktycznie cała taka wioska została, może oprócz tamtą Konano, wybudowana. To są koszta też jakieś paruset tysięcy dolarów, więc bardzo często rozmawiałem z ludźmi, to słyszałem, że na przykład niektórzy tanatorandzia jadą do Kuwejtu albo Arabii Saudyjskiej, tam zarabiają pieniądze przez kilka lat, dopiero przyjeżdżają, odbywają pogrzeby. Żadne inne ceremonie nie łączą Indonezyjczyków chyba tak bardzo, jak właśnie rytuały pogrzebowe. Na takich pogrzebach potrafi przebywać jakieś parę tysięcy osób. Tam oczywiście, tu jest już taki, tutaj leży zmarła w tej trumnie, bo na początku leżała zmumifikowana, jakby ciało jest pozbawiane wnętrzności, potem wstrzykuje się specjalne płyny konserwujące i taka na przykład zmarła babcia sobie leży w pokoju przez kilka albo kilkanaście lat. Codziennie jest przynoszone jej jedzenie, przynosi się jej papierosy, jak lubiła palić. Jak są goście, to trzeba przyprowadzić do babci znajomych, powiedzieć, babcia to są nasi znajomi. Także babcia, dopóki nie jest pogrzeb, jest uznawana za żywą, ale chorą. Jakby to jest takie bardzo głęboko zapożone. Podobne obyczaje są wtedy na Sumbie i w innych rejonach Indonezji. Więc jak ktoś jest bardzo ciekawy takiej właśnie babci, która zmumifikowana leży, to bardzo chętnie zostanie zaprowadzony i pokazany. No ale jak już dochodzi do tego całego wielkiego pogrzebu, no to tutaj się dzieje. Na początku są zarzynane oczywiście bawoły. No, tutaj babcia forever, ale to jest tak, że potem ci zmarli też w jakiś sposób w życiu tych zwykłych ludzi uczestniczą. I tak, jakby pogrzeb składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest taki, że oczywiście dochodzi do ofiary, tam wszyscy są już goście przyjechali, wręczyli dary, ja potem wam dalej pokażę, jak to wygląda. Jak już zarżnie się pierwsze zwierzęta, odprawi się pierwsze rytuały, to wtedy babcie przesuwa się jakby ciało babci w kierunku północno-wschodnim. To jest według legend tanatoradzia miejsce, skąd przywędrowali tanatoradzia i w tym momencie już uważa się ją za zmarłą. Następnie przenosi się w takim świetlistym całunie do takiej trumny. Jest taka specjalna wieża, na której się stawia i wtedy też rzeźbi się figury tau-tau przedstawiające, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj po prostu delegacje rodzinne, wszystko się dzieje, przynoszą po prostu jedzenie, przynoszą ludzie wszystko. Tutaj specjalne narodowe stroje można zobaczyć. Te piękne, zobaczcie, te szczególnie stroje dziecięce, bo no tutaj te biedne zwierzęta, ja nie będę wam pokazywał tych krwawych tutaj scen rzeźni, bo no, obserwowaliśmy już tego wystarczająco dużo, więc składa się w ofierze i bawoły, i świnie. No tyle można powiedzieć, że dzieje się to, są specjalnie profesjonalni ludzie oddelegowani do tego, którzy robią to bardzo fachowo, także zwierzę umiera bardzo szybko. No a potem zaczyna się po prostu dzielenie, ćwiartowanie, no, obdarowywanie gości. Ja tutaj takie małe dochodzenie prowadziłem w różnych miejscach. Pytałem się, jak to jest z tym mięsem, bo jak się kogoś pyta na pogrzebie, no to wiadomo, informacja jest jedna, że wszystko się zjada, ale jak się zażyna na przykład jakieś parę dziesiąt bawołów, no to nie ma sposobu tak naprawdę, żeby to mięso przechowywać. Suszy się, dużo się go zjada oczywiście na czasie wesela, ale potem, jak potem poznałem taką Holenderkę, która mieszka 30 lat w tanatoradzie, bo tam wyszła za jednego mężczyznę tanatoradzie, opowiadała, że no skandaliczne jednak ilości mięsa się marnują, dlatego że tutaj cały czas nie ma dobrej elektryki, nie ma jak tego mięsa przechowywać. Lodówka się włącza, wyłącza. Więc tak naprawdę różnie to bywa. A tutaj są te kolorowe, piękne stoje. Także widzicie, jak to wygląda, te po prostu te
nastolatki, dzieci, które po prostu no, aż chwytają za serce w tych narodowych strojach. Więc co by nie mówić, tutaj kawał tej rodzimej kultury ocalał. I no, dzięki misjonarzom, nie wiadomo. I tutaj są, to jest ten typowy Tom Conan, więc mamy tutaj potem, jak już zwierzę zostanie zabite, jak już ceremonia się skończy, to te wszystkie poroża są właśnie umieszczane na tym jakby centralnym budynku, Tom Conanie. I ilość zabitych bawołów świadczy o statusie takim materialnym. Widzicie, tutaj w niektórych wioskach mamy takie rzeczy, więc wiadomo po prostu, że to musiało dojść do strasznej rzezi. I co, no tutaj zjemy, możemy spędzać czas, jesteśmy mile witani, turyści są tutaj, pozdrawiam wszystkich, którzy ze mną byli, bo to była moja druga wyprawa do Indonezji wtedy, także tutaj no, spędziliśmy czas na takim pogrzebie, a tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego etapu rytuały, tu był taki rytuał związany, że tam jeden bodajże to było związane z weselem i budowaniem nowego domu dla młodej pary. I znowu dochodzi do tych tragedii. Te świnie są niesione w tych właśnie takich całych takich lektykach, ale one są biedne, bo tutaj po prostu to one są bardzo, one są związane, cierpią. A potem dochodzi do rzezi, która jest straszna. I to, no wiecie, no po prostu są plusy i minusy. No, oczywiście turyści przynieśli papierosy, przynieśli ewentualnie kurczaka albo małą świnię. Są mile widziani, no, ludzie są uśmiechnięci i bardzo piękni, więc jest pod tym względem jakby, no tutaj z ludzi ofiar akurat się nie składa. A tutaj proszę zobaczyć, weselicho i tutaj jest pani, która wita. Wita poszczególne osoby, które tutaj wpisują się do zeszytu, o ile dał, więc to wszystko jest jednak w jakiś sposób skrupulatnie notowane. Muzyka, obcała prawa muzyczna też jest niezwykła, to jest. I ja widziałem kilka pogrzebów i właśnie jeden ten rytuał właśnie przejścia, ten rytuał jakby wschodzącego słońca. A tutaj są figury Tao Tao. To są figury, które są przedstawienia zmarłego. Jak już zmarł, jak się pogrzeb skończy, to zmarłego się przenosi do jego grobowej jaskini i na zewnątrz stawia się figurę Tao Tao, która jest takim strażnikiem z jednej strony, a z drugiej strony duch zmarłego wraca nieraz do tego ciała, więc bardzo ważne, żeby w miarę możliwości taka figura jak najbardziej skrupulatny, znaczy przedstawiała z wyglądu zmarłego. Niektóre to są wręcz identyczne kopie. Niestety na skutek szabrowników i kolekcjonerów różnego rodzaju, no to wiele tych figur zostało zrabowanych i po prostu rozniosło się na całym świecie. No takie figury Tao Tao, zazwyczaj na takie figury może sobie pozwolić arystokracja, tylko bogaci, dlatego że jakby z takich zwykłych ludzi rytuały pogrzebowe są bardzo skromne. Często zażyna się tylko na przykład świnię jedną, zamiast na przykład całego stada bawołów. No i proszę zobaczyć, tu siedzi babcia, siedzi dziadek. Ja też mam tutaj, właśnie też mam babcię dziadka przywiezioną, bo to jest też ciekawe, taka para akurat z miejscowości chyba Lemo, gdzie tam były takie figury Tao Tao, także to jest też wersja dla turystów. No ale tutaj te oni mi towarzyszą już od kilku dobrych lat. I tutaj mamy te przedstawienia zmarłych, które potem jakby są takimi mieszkaniami dla ducha. Jak ten duch wraca, to byliśmy w odwiedzinach takiego lokalnego właśnie rzeźbiarza, który bardzo tutaj piękne figury robił. I tu jesteśmy w miejscowości Londa, gdzie właśnie mamy cały taki tutaj panteon wioskowy, który siedzi tutaj. Co jest ciekawe, te bardzo często w większości miejsc zmarłe ciała są wyciągane z grobów co roku, są myte, są przebierane, oczywiście jeżeli się da. No i jakby to jest taka normalna dla toradziów rzecz, że na przykład robi ktoś sobie zdjęcie selfie ze zmarłą babcią, nikogo to nie szokuje, to jest zwykle normalne. A to są te figury Tao Tao, także ta cała symbolika śmierci, te wszystkie przedstawienia są niezwykle bogate i no dla nas na pewno szokujące. Także tutaj no na pewno też estetyczne na swój sposób i
I w takiej jaskinie bardzo często to są wapienie, ale też na przykład są granitowe, i w takich granitowych na to takie rzeźbienie w granicie może trwać nawet latami, żeby taki grób powstał. Więc to są naprawdę bardzo kosztowne rzeczy. Takie miejsca jak Lemo czy Londa, tutaj jakby tutaj one funkcjonują jako cmentarze już kilkaset lat, więc tutaj. A też są takie, na przykład wielki taki, jakby wielka skała, wielki taki, i tutaj są właśnie w tym granicie bardzo twardym, są rzeźbione takie pojemniki. Oczywiście tu już widzicie, nie ma tych przedstawień Tao zbyt wiele, czasami się zdarzają. Są oczywiście tutaj rogi bawołów po pogrzebie, czasami jakieś tam talerzyki, miski z jedzeniem, takie ulubione przedmioty zmarłego, tam może być jakiś łuk na przykład, albo jakiś kapelusz należący do zmarłej, więc takie mamy, tak wyglądają cmentarze w tych wioskach. Wszędzie są te właśnie przedstawienia charakterystyczne byka. No i mamy takie jaskinie cmentarne, które kiedyś był surowy zakaz odwiedzania takich miejsc i turyści nie mogli absolutnie tu wchodzić. Jeszcze w XIX wieku mogła ich spotkać sroga kara, ale dzisiaj jest tak, że tutaj wszędzie mogą odwiedzać je turyści. Aczkolwiek tak naprawdę turyści jadą do kilku takich najbardziej charakterystycznych, a takich jaskiń właśnie takich olbrzymich, gdzie są tysiące, nawet może bym powiedział dziesiątki tysięcy ciał. Ja widziałem kilka takich w ogóle, gdzie nie ma ani jednego turysty. Więc tutaj są takie, to są takie krainy duchów, do których mieszkańcy podchodzą z wielkim respektem, aczkolwiek też na pewno dochodzi proces laicyzacji bardzo mocny, więc jakby te wierzenia kiedyś bardzo silne, teraz już no, nie mają takiej mocy jak kiedyś. Wiele z takich trumien takich drewnianych podobno może mieć nawet po dłużej 500 lat. To są z drewna, nie wiem, być może sandałowego. Kiedyś tutaj na tych wyspach wydobywano, eksportowano drewno sandałowe, ale większość została wycięta niestety, no bo tak wygląda szabrownicza kolonizacyjna gospodarka zazwyczaj. No i tu mamy jeszcze kilka tych figur, więc o, proszę zobaczyć, tu mamy jakiś gar z jedzeniem, no kapelusz, a to proszę, tutaj dziewczyny sobie robią selfie pod grobami przodków, więc no też takie też to tak może wyglądać. Nieraz te skupiska trumien są bardzo duże, niektóre są świeże, niektóre są już bardzo stare. To są takie labirynty, gdzie w tych takich korytarzach skalnych są ukryte postacie zmarłych. No i zmarłym się przynosi właśnie takie różne dary, karmi się ich w taki symboliczny sposób. Także papierosy, nieraz na przykład jakimś oleje się kielicha, to jest takie typowe dla tych. Tutaj ja pamiętam, że wchodziłem do takiej jaskini paręnaście metrów. Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa ta wioska. To też są trumny takie wielkie. To już ewidentnie tutaj jest jakaś arystokracja najwyższych lotów na Torodzie. Także tutaj te kolejne miejsca, które wam pokazuję, widzicie te piękne rzeźbienia. Takich już trumien się nie robi. Teraz są takie bardziej na modłę, powiedzmy, zachodnią. Ale kiedyś właśnie były takie i one mają, niektóre z nich mogą mieć nawet około 800 lat podobno. Kolejna rzecz taka szokująca, grobowce w drzewach dla dzieci. Tylko dzieci, które jeszcze nie urosły zęby, były chowane w ten sposób, praktycznie noworodki. I to jest takie drzewo, nie pamiętam już tego gatunku, które ma taką mleczną wydzielinę, jakby taką symbolizującą trochę mleko matki. I po takich specjalnych rytuałach właśnie wykowało się dziurę. Podało się potem takie dziecko do środka. Tutaj to wszystko się taka zasłonka taka z bambusa, powbijane takie kółeczki. I potem to drzewo stopniowo zarasta. Ten zwyczaj nie jest już praktykowany i to są takie, w zasadzie to są jakieś te drzewa, te groby dziecięce mogą mieć jakieś parędziesiąt lat jeszcze, mogą lata 60., 50. Tak samo taką pozostałością po dawnych czasach są takie menhiry, które najprawdopodobniej wiązały się właśnie z upamiętnianiem pogrzebów. Jakby po takim pogrzebie, jak ktoś był szacowny, jak ktoś był bogaty, to wstawiano mu taki wielki menhir i to tak wyglądało. No i takich mamy zaledwie kilka miejsc w Tanatorandzie, to też jakieś paręnaście kilometrów od Ratny Pał, to jest chyba takie najbardziej widowiskowa wioska. Więc takie odwiedzaliśmy. Tutaj mamy mieszkańców. Niestety papierosy pali się na potęgę, to jest zgubne w całej Indonezji. My tu byliśmy na fantastycznych trekach, fantastycznych wioskach. Spaliśmy naprawdę w takich miejscach zupełnie odludnych, gdzie nie ma ani jednego turysty. Tutaj razem z Ewą byliśmy kilka dni na takim treku. Więc to były naprawdę takie
No, ja się cieszę, że tam mogłem pobyć dłużej, jakby to dłużej poznać, bo te okolice są piękne. Więc tutaj no, nieraz były te ścieżki bardzo trudne, szczególnie no, trzeba było ślisko, szczególnie jak wchodziliśmy na najwyższą górę w okolicy, no to tam było po prostu wszystko płynęło błotem, ale było pięknie. Po prostu miejscowo tutaj to są okolice góry Sesean, która się wznosi ponad okolicą prawie 2000 metrów. No i tutaj odwiedzaliśmy poszczególne wioski, spaliśmy w domach. Raz spaliśmy nawet w takim głównym domu wioskowym, tam Konanie w środku. No oczywiście tutaj wszyscy nas tutaj witają, Peace Brothers i tutaj no pięknie. No i no, naprawdę jest tam przepięknie. Tutaj Ewa na górze Sesam, na którą chodziło się kilka godzin, taki kilkugodzinny trekking tak naprawdę. Tutaj byliśmy w zasadzie w godzinach południowych, także pod nami jest cała ta Matoradzia, my jesteśmy na samej górze pośród tego wszystkiego. I wracamy i tutaj widzicie, suszy się mięcho, suszy się ubranie, wypływa ta Matoradzia. W takim okresie szczególnie wilgotnym, tu mamy całą masę różnego rodzaju stworów. Niech to na przykład tej larwy płynąć absolutnie nie wolno dotykać, bo jest bardzo toksyczna. Róż takie wije mamy, po prostu no, różnego rodzaju, akurat węży nie widywaliśmy, ale no, pełno różnego rodzaju cykad, motyli, więc no, tutaj mamy bardzo bogate. No a tutaj to jest nasz oto. Mieliśmy takiego ciekawego przewodnika na 3 dni, który był bardzo, bardzo tutaj głęboko wierzący we wszystkie duchy, demony, które to naprawdę miał jakieś tam, ja mam wrażenie, że miał trochę takie problemy mentalne, ale skutkowało to tym, że cały czas nam opowiadał, widział jakieś duchy, opowiadał nam o tych duchach. Tutaj oczywiście zostaliśmy bogato ugoszczeni, no nie brakowało oczywiście wieprzowiny. Także tutaj każdego dnia, to proszę zobaczyć, taki omlet nawet z ziołami, to było super. Oczywiście wieprzowina, jakiś rodzaj lokalnych herbat. Tutaj akurat lokalne panie, widzicie, udają się do Ramte Pao albo do Mekele, są odświętnie ubrane pięknie, czekają na autobus. My tutaj w tych wioskach też trochę czasu spędziliśmy, więc tutaj widzicie lokalnych mieszkańców. Piękni ludzie, bardzo gościnni, bardzo tak naprawdę warto tam pojechać. Tu jeszcze kilka zdjęć. No, w zasadzie to było zaraz obok tutaj mieszkałem. Na całą tu jest na dole Ramte Pao i to takie małe miasto. Tam jest może paręnaście tysięcy ludzi. Sama populacja w ogóle ta Natoradzia to jest jakieś paręset tysięcy ludzi, być może więcej, bo to jest takie też na obrzeżach. Jakby ta kultura też tak stopniowo przechodzi w inną, więc tam mamy jeszcze inne doliny, które już mają, nie są takie jakby czysto związane z taką główną tradycją. Tu mamy wioskę na dole też. No i pielęgnuje się tą całą tradycję, historię. Całe miasto jest bogate. Z pogodą trzeba uważać, bo mimo tego, że jesteśmy jakby w środku pory suchej, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się zerwanie chmury. Ja pamiętam, miałem taką historię, że chyba tak naprawdę udało mi się opanować jazdę na skuterku po tych błotnistych drogach, po tych nieraz po Ramte Pao, kiedy jest pełno motorków. Przeżyłem tutaj naprawdę chwilę stresu i potem nawet byliśmy na takich wyprawach motorkowych. Ale miałem taką jedną sytuację, że gdzieś tam na wsi daleko, 15 kilometrów, zszedłem, zostawiłem skuter, wróciłem do niego, wróciłem po deszczu, było zerwanie chmury. Starałem się go odpalić, jak odpalałem, to ten skuter się przewalił na nogi, więc miałem dosyć mocno takie pełno małych ran, które się goiły potem przez parę miesięcy, także trzeba naprawdę uważać. No i tam jest góra Sesang, która ma ponad 2000 metrów. No i po prostu przechodzi, jest godzina deszczu, 2 godziny deszczu, potem jest piękna pogoda, jest wszystko super. Dlatego właśnie mówiłem, że jest ślisko. No i chyba kończymy tutaj właściwie tutaj sklepach z pamiątkami, których nie ma za wiele. Jakieś lokalne ikaty, magnesy, też tutaj jesteśmy jeszcze na chwilę na bazarach. Tutaj widzicie jukę albo maniok, trawa cytrynowa, to wszystko jest takim, szpinak wodny, papryczki, to wszystko jest nieodłącznym elementem jakby tamtej kuchni. To ciekawa roślina, właściwie drzewo, tak zwane pangium, które rośnie w lasach namorzynowych, które ma parę metrów wysokości to drzewo i ma takie owoce wielkości kokosa, które są takie wielkie nasiona, które mają cyjanowodór w sobie, więc jakbyśmy zjedli takie nasiono
nasiona na przykład świeże, to pewnie szybko byśmy się odmeldowali. Natomiast mieszkańcy na całym Celebesie uzdatniają je, gotują bardzo długie godziny. Zresztą maniok czy na przykład juka tak zwana, no też wymaga tak naprawdę zabicia tych substancji, ale tutaj jest cyjanowodór, więc słuchajcie, no, to się gotuje jakieś, nie wiem, może paręnaście godzin i dopiero potem tak naprawdę jest taką częścią wszystkich lokalnych dań, jest takie zwane parmanasan. I to może być na przykład parmanasan ayam, czyli kurczak w takim czarnym sosie. To jest bardzo smaczne, bo jedliśmy kilka razy te parmasany, żyjemy, chyba że mi się wydaje. No z takich ciekawostek, które chciałem wam opowiedzieć, że po prostu no u nas chyba się tego nie kupi w żadnym sklepie spożywczym. No i na koniec chciałem wam pokazać kilka plaż w zasadzie na południe Lomboku, bo samego Lomboku lepiej nie poznałem, kiedyś bardzo bym chciał. Mieszkańcy Lomboku to głównie Sasakowie, którzy tu żyją od ponad 1000 lat, którzy mieli swoje takie rodzime religie animistyczne. Właściwie Sasakowie dzielą się na dwie części, bo mamy Sasaków takich bardziej, powiedzmy, muzułmańskich w prawidłowy sposób i mamy takich Sasaków, którzy mają taki swój bardzo animistyczny islam. I tutaj mamy też górę Rinjani. Tutaj Ewa, myślę, że opowie o trekkingu na górę Rinjani, no może w kwietniu. Też jeden z takich czynnych wulkanów i przepiękna kaldera. My byliśmy tylko na południu w Kucie, gdzie zobaczyliśmy piękne plaże. I tak jak, to jest dobry przykład. Jak wcześniej wam pokazywałem mieszkańców Tanatoradzia, bardziej takich, powiedzmy, sinoidalnych, to tutaj już mamy takie coś pomiędzy dokładnie. Te dzieci takie z jednej strony mają te cechy austronezyjskie, śniada skóra, ale z drugiej strony już takie bardziej. To jest takie typowa malajska uroda. I takich właśnie to są dziewczynki, akurat no, tam była taka plaża piękna, na której byliśmy, tam Majung An, którą zaraz wam pokażę. To jest plaża w Kucie. W przeciwieństwie do Bali, gdzie są miliony turystów rocznie, tutaj nie ma prawie nikogo. I tutaj wystarczy wejść w Kucie, gdzie na plaży są praktycznie puste, a są dużo piękniejsze niż te na Bali. Naprawdę to są jedne z najpiękniejszych plaż, jakie widziałem, mogę powiedzieć, w życiu, bo są piękne, rozległe. No naprawdę to są przestrzenie. Jesteśmy tam praktycznie sami, no może rano jeszcze jakieś stadko psów się przyszwendać. To jest już plaża, o której wspominałem. Nie, to jest jeszcze plaża w Kucie, więc no tutaj jest akurat podczas odpływu trochę takiej rafy się wynurza, ale plaże są naprawdę jedwabisty piasek. Po prostu no to jest Tanjung An, ta plaża, o której mówiłem. No jedna z najpiękniejszych plaż, na których po prostu byłem w Indonezji, kilka kilometrów od Kuty. Byliśmy tam, było paręnaście osób oprócz nas. Więc nie potrzebujemy naprawdę się kisić gdzieś tam na Bali i plażować, jak możemy tutaj polecieć sobie na wyspę sąsiednią, gdzie po prostu gdzie znajdziemy naprawdę dziesiątki, a nie setki plaż, które będą tylko nasze, więc jest idealnie. Bo i tak jak standardowo, jak robimy tą wycieczkę do Indonezji, to właśnie tutaj zawsze kończymy w Kucie. Jedziemy na Gili, ale jedziemy też potem z Gili, jedziemy tutaj i tu spędzamy dwa dni, żebyśmy mieli porównanie. Jest takie malownicze wzgórza, więc to są już chyba ostatnie zdjęcia. Zresztą chyba czas już kończyć. Ja nie wiem, ile dzisiaj przeciągnąłem, odłożyłem telefon. No, ale tylko chciałem wam na koniec, są jakieś juki i te wszystkie plaże takie po prostu, które są no po prostu cudowne. No, teraz mi się trochę marzy po tym przymusowych wakacjach w domu i po 8 godzinach chorowania na COVID. Także jutro się kończy moja izolacja. W sobotę idę na spacer i może wreszcie wrócimy do życia. No proszę bardzo, są wszyscy turyści, którzy tutaj byli. Kilkanaście może osób, kilka osób na całej plaży. Tu znowu plaża w Kucie. I też tutaj mieliśmy, tutaj akurat jest podczas odpływu, mieliśmy wspaniały hotel, którego nigdy nie zapomnę i to był ten lepszy, bo wcześniej mieliśmy gorszy, z którego po prostu uciekaliśmy, a tutaj mieliśmy nawet wspaniałe po prostu warunki, takie wielkie domki i łazienki były takie na zewnątrz w ogóle, z tyłu takie zamurowane, to był naprawdę nieprawdopodobny relaks i na koniec wyprawy. Więc ja chyba też tymi ekskluzywnymi warunkami tak dla odmiany kończę i dziękuję wam za bycie ze mną. Za dwa tygodnie, tym razem w środę, będzie Iran, także tutaj no mam nadzieję, że będzie ciekawie i jeszcze, no oczywiście zapraszam
Zapraszamy na nasze wyprawy, zapraszamy do Mauretanii, zapraszamy, poszukujemy bardzo jednej osoby. Mamy w tym momencie 7 osób, cały czas jeszcze jedna osoba może się dołączyć. Ja tutaj jeszcze z wami sobie porozmawiam. Na razie wyłączę nagrywanie.